3 marca 1875 roku urodził się Cyryl Ratajski. Pracował jako adwokat w Raciborzu. W 1919 roku był zastępcą komisarza Naczelnej Rady Ludowej. W latach 20. był dwukrotnie prezydentem miasta Poznania oraz ministrem spraw wewnętrznych. Od maja 1938 roku był prezesem Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Pracy w Wielkopolsce. We wrześniu 1939 roku Cyryl Ratajski został na krótko prezydentem miasta Poznania. Następnie przeniósł się do Generalnego Gubernatorstwa i rozpoczął działalność konspiracyjną. 3 grudnia 1940 roku premier generał Władysław Sikorski mianował Ratajskiego głównym delegatem rządu na utworzone przez Niemców tzw. Generalne Gubernatorstwo. Zorganizował aparat polskiej tajnej administracji. W sierpniu 1942 roku w związku z zaawansowanymi pracami nad dekretem prezydenta określającym organizację administracji w okupowanej Polsce podał się do dymisji. Odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy zmarł 19 października 1942 roku.